fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. Don't wanna let you down, but I am hellbound. No, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we greet, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Transportu. Chyba poszukująca.
Szybko! Zatrzymywali się noc! Świetnie się spisałeś, Lenko! Doktorze Barisow, odbiór! Doktorze Barisow, proszę się zgłosić! Wydaje mi się, że sygnał nie może się przebić. Jesteśmy w podróży do... Według doktora Barisowa, bomba E-99 znajduje się na prędkowcu o nazwie Pelu. Chcę zaszczęścić, że udało się sobie zrobić. To byłby długi stan. No, cieszę się z naszego spotkania, mimo że było to jedno z najbardziej przerażających doświadczeń. Zdać ten traktat. Ja zaczekam tutaj i spróbuję skontaktować się z doktorem Barisowem. Pospiesz się! Demicie wkrótce się tu pojawi.
Zbliża się śmigłowiec. Uważaj. Запомните, на корабле введен строжайший карантин. Не закумывайте лицо, проверяйте документы, проверяйте досконально. А если... Никаких если. Тут что не так. Открывайте огонь. Go!
nadzieję, że z tobą wszystko w porządku. Przez kilka sekund nie odbierałam twojego sygnału. Udało mi się skontaktować z Barisowem. Kapitan Renko musiał doświadczyć kolejnej anomalii czasowej, prawdopodobnie związanej z bombą E-99. Zanurzenie w zatoce spowodowało niestabilność bomby. A więc frachtowiec spoczywa na dnie zatoki. Jaki mamy plan? To proste. Renko może użyć OMC. Kapitanie, w doku znajduje się uszkodzona platforma wzmacniająca. Jeśli uda ci się naprawić baterie zasilające, bez problemu odniesiesz perłę. Udało ci się, kapitanie! Podniosłeś perłę! Wszystko widzieliśmy! Razem z Katią udamy się do doków. Nie czekaj na nas! Bombę znajdziesz w ładowni, tuż pod pokładem. Pospiesz się, Renko! Podniesienie traktowca musiało zwrócić uwagę Demiczewa. Słyszę zbliżające się śmigłowce. Kapitanie, muszę cię ostrzec. Efekt OMC nie utrzyma się swojego w przypadku obiektu tak dużego jak frachtowiec. Wkrótce ponownie zatonie. Muszę się jak najszybciej zabrać bombę i opuścić statek. Jesteśmy w dokach. Pełno tu ludzi Demiczewa. Śmigłowce dostarczają kolejnych żołnierzy na pokład frachtowca. Uważaj!
Adam. 1955. Dziś wieczorem przyszedł do mnie Roman. Był bliski paniki. Podobno kontener z bombą E-99 zaczął się świecić. Przedniego stanu! Wkrótce zatonie! Nie ma mowy, żeby uciekł przed ludźmi Deniczewa. Katia, stój! Gdzie idziesz? Do fraktowca! Renko, będę tam za minutę! Postaram się odwrócić uwagę żołnierzy! Trzeba otoczyli ładownie, kapitanie. Kończy się czas. Jeszcze nie. Zabierz bombę, Renko. Postaram się ich powstrzymać i umożliwić ci ucieczkę. Thank you.
Kapitanie Renko, dzięki Bogu, nic ci nie jest. Pozwól, że ci pomogę. Udało ci się, kapitanie. Masz bombę E-99. Ciągle mamy nadzieję. Odciągnąć uwagę żołnierzy, umożliwiając ci ucieczkę z bombą E-99. Odstrzelili ją. Kiedy statek zaczął tonąć, Katia nie żyje. Nie możemy dopuścić, aby jej poświęcenie poszło na marne. Musimy powstrzymać Demichawa. Niestety. Znaleziona przez ciebie bomba musi zostać naładowana. Trzeba będzie skorzystać z kuchenki. To część ośrodka, gdzie jest... Raczej powinienem powiedzieć, było coś, czego potrzebujemy. Szybko, kapitanie! Demichaw jest coraz bliżej. Proszę, powinieneś ruszać.